Bujnąłbym się na Głuszynę. Bujnąłbym się na Strzeszynek. Tylko jak się bujać, żeby zapłacić jak najmniej? Najpierw trzeba znaleźć miejsce z darmowym dostępem do Wi-Fi. Takich hotspotów INEA w całym Poznaniu jest ponad 40 tysięcy. Jesteś daleko od domu i możesz być w centrum wydarzeń. A po centrum najszybciej jeździ się komunikacją miejską, koniecznie z aplikacją jakdojadę.pl. Wszystko jest jak w typowej aplikacji z nawigacją. Wpisujemy miejsce, z którego ruszamy i miejsce, do którego chcemy dotrzeć. I szukamy. Aplikacja wymieni wszystkie możliwe połączenia z wykorzystaniem komunikacji zbiorowej. Mamy informacje o numerze autobusu lub tramwaju wraz z godziną odjazdu. Kiedy klikniemy w wybrane połączenie, otrzymamy informację, na jakim przystanku wysiąść, aby się przesiąść. Dodatkowo jest też informacja o kosztach biletów. Jeżeli nie chcemy się przesiadać, wybieramy odpowiednią opcję i dostajemy wykaz linii łączących nas bezpośrednio z interesującą nas lokalizacją. Sami określamy, jak chcemy dotrzeć do celu, choć w domyślnych ustawieniach zaznaczone są wszystkie możliwe środki transportu dostępne w Poznaniu. Jeżeli nie chcemy się przemęczać, możemy wybrać w menu opcję wygodne połączenie, dzięki któremu uzyskamy wyniki oszczędzające nasze nogi, ale już niekoniecznie czas. Przydatną funkcją są też rozkłady. Tu wybieramy autobus albo tramwaj i klikamy odpowiednią linię. Oprócz godziny odjazdu mamy też dostęp do całej trasy danej linii, dzięki czemu możemy lepiej zaplanować swoją podróż.